nowość. Dzisiaj spróbujemy dwie rzeczy, mianowicie nowe ustawienia na nowym, jak dla mnie, motocyklu. Nowe ustawienia kamer, nowe ustawienia elementów związanych z nagrywaniem dźwięku, ponieważ zaopatrzyłem się w mikrofony Rode bezprzewodowe. Zobaczymy, jak to będzie działało. A na motocyklu są dodatkowo dwa setupy dla mocowania kamery i dla mocowania różnych dodatkowych pierdół, z których korzystam w trakcie jazdy. Motocykl, jak widać, to NT1100. Bardzo fajna maszyna. Muszę powiedzieć, że po przesiadce z NC750 jest naprawdę fantastycznie. Czuć tutaj więcej mocy, jak również, pomimo tego, że w poprzednim motocyklu miałem kanapę komfortową, ta, powiem, że jest równie dobra, jeżeli chodzi o jakość i o wygodę. Nie będę jej zmieniał, nie ma takiej potrzeby. Na kierownicy najważniejsze elementy, zamocowane w zupełnie bezpieczny sposób. Jest, jak widać, bez żadnego problemu w standardowym holderze aparat telefoniczny, który akurat w tym przypadku służy do nagrywania dźwięku. Jest przedoczepiony do rzepem odbiornik dla systemu bezprzewodowego transmisji dźwięku. Nawigacja TomTom, ja zdecydowanie jestem fanem tej nawigacji. Po dwóch pełnych latach, czyli prawie 30 tysiącach kilometrów, wszystko w porządku, nie zawiodła, jest jak najbardziej sprawnie działająca. Dobra, to teraz parę słów o mocowaniach do kamery. Ja korzystam ze standardowego mocowania RAM. Ono jest wystarczająco dobre, żeby w sposób całkowicie bezpieczny trzymać się zarówno części motocyklowych, jak również poprzez przejścióweczkę, która w tym przypadku jest tą najkrótszą z dostępnych. Można sobie spokojnie obsadzić, obstalować całość kija, tak żeby nie było żadnego problemu z jego montażem. Niestety w tym motocyklu jeszcze nie rozpracowałem jednego elementu. Moim zdaniem będzie problem z tym, że kijek troszeczkę zbyt swobodnie sobie lata. Przy NC750 miałem założone strytytek, założoną dodatkową obejmę. I tutaj chyba będę musiał dostać się w jakiś sposób pod siedzenie pasażera, żeby dokonać dokładnie takiej samej operacji i żeby trytytkami złapać kij, żeby nie skakał na boki. Jak będę jeździł sam, nie ma problemu, jak z pasażerką, z pasażerem, jeszcze nie wiem. Będę się zastanawiał, jak taka sytuacja się trafi. Mocowanie z przodu, standardowo znów klampy, domoli, wszystko oparte na elementach takich jak RAM, kij, kamera. Wygląda na to, że jest ok. Jak się będzie sprawdzało w czasie jazdy, to się dopiero okaże. Ja na razie z takiego setupu jestem o tyle zadowolony, że widzę kamerę, mam na wyświetlaczu z telefonu informację dotyczącą tego, czy nagrywa, czy nie nagrywa. Dźwięk w czasie jazdy nie nagrywam. Po prostu o czym gadamy z chłopakami jeżdżąc, to zostaje między nami. Co było w Vegas, zostaje w Vegas. Mocowanie natomiast sprawdza się na tyle dobrze, że jest bezpieczne i jest stabilne, że nie trzęsie, nie podskakuje. Nie mam problemów z tym, że samoszydnie się składa, bądź też w jakikolwiek sposób są z tym problemy. Więc mogę polecić. Jak ktoś będzie zainteresowany, dawaj w link pod filmem i będziesz mógł spokojnie się z tym zapoznać. Jeszcze jedno. Na filmie widać, że są dwa kije, dwa stanowiska, ale oczywiście obydwa są założone tylko i wyłącznie na potrzeby tego, żeby pokazać, jak to wkomponowuje się w całość zagadnienia. To jest doma, nie ma co jeździć. Po zimie chyba te lusterka ciut trzeba poprawić. Na pewno wyciśnięcie.